Tatrzańskie wędrówki skłaniają często do różnego typu refleksji. Właśnie tutaj w Tatrach powstały różne systemy polskiej gnozy, które sobie omówimy w dzisiejszym odcinku. Myślę, że będzie bardzo ciekawe. Mówię oczywiście o myśli m.in. różnego typu filozofów i poetów okresu Młodej Polski, a zwłaszcza o Tadeuszu Micińskim. Jesteśmy, tak jak wspominałem wcześniej, w Tatrach, niedaleko trasy nazwanej Czerwone, Czerwone Wierchy. Widzimy właśnie tutaj krajobraz tatrzański. Myślę, że ładnie to wszystko wygląda, wygląda w kadrze. Chciałbym powiedzieć więcej o całej klimacie, jak młodej Polski, właśnie tego okresu takiego schyłkowego. Jest to okres bardzo dosyć specyficzny, tak też stanowił często dla mnie rodzaj, rodzaj inspiracji, przez to, że no to był taki ostatni okres, gdy faktycznie jeszcze w naszej cywilizacji była zachowywana ta, ta prawdziwa istota piękna, jakby idea piękna jeszcze zachowywana, że faktycznie był jakiś wzór piękna, mimo że występowały różnego typu dekadencje, deformacje intelektualne, to jeszcze ci wszyscy poeci, twórcy, artyści mieli, jak sięgali po jakieś takie uniwersalne, uniwersalne piękno. No ale widzimy właśnie już w myśli tych twórców, że właśnie występowały te formy dekadencji. No Michiński jest oczywiście takim jasnym przykładem tych różnych dekadencji, form deka dekadenckich, które występowały przykładem. Był on, tak jak wspominałem, gnostykiem, no ale sięgał właśnie po te wzory, wzory słowiańskie, starał był też, często nawiązywał do wzorców różnego typu narodowych, to twierdzi właśnie, że jest konieczne odrodzenie Polski narodowej, ale Polski właśnie słowiańskiej. Bardzo narzekał w swoich dziełach na to, że Polska odchodzi od wzorów prasłowiańskich i że zostały tylko w, w kulturze wzory chrześcijańskie. No do tego chrześcijaństwa nie ma zbyt dobrego podejścia, przynajmniej jeśli chodzi o taki katolicyzm, chociaż pod koniec życia chyba się to trochę zaczęło, zaczęło zmieniać. No, ale w tym głównym okresie twórczości był jednak inaczej. No i to jest oczywiście widoczne w jego głównym dziele dotyczący właśnie tego, tego obszaru, w którym się znajdujemy, Tatr. Tatr, który zresztą był źródłem inspiracji nie tylko dla niego, ale dla innych twórców okresu Młodej Polski. Ale on twierdził, że tutaj właśnie zachowuje się ta prastara dusza słowiańska. No, ale trochę to nie wychodziło, prawda, mówiąc, jeśli spojrzymy na to, jak on napisywał rzeczywistość w, właśnie w Księdze Tajemnej Tatr. Dlatego, że niby on nazywał do tych wzorców słowiańskich, a z drugiej strony jest tam masa odniesień do kultury, kultury wschodniej, do takiej kultury hinduskiej, czy do, czy do różnego typu gnostyckiego buddyzmu, czy do tych form takich okultystycznych buddyzmu. Twierdzi on na przykład, że występuje u niego taka Wizja Chrystusa, że Chrystus jest jednym z awatarów ew, awatarów jakiegoś hinduskiego bóstwa, że jest że awatarem, który nazywa się Is i że jest opisany niby w jakichś hinduskich księgach, no, czyli to jest tego typu, typu podejście. No, zresztą ta nazwijmy to filozofia bycińskiego jest taka bardzo pokawałkowana, bo z drugiej strony przyjmował taki gnostycki obraz, takiego w innych swoich działach, gnostycki obraz, e, e, że Chrystus jest jakby e, Chrystus, Lucyfer i on dodawał jeszcze Feniks, że, że to jest to samo, no, nawiązanie do tych wzorców gnostyckich, w których jest stary Bóg ze z, no, z Starego Testamentu jest, jest tym złym twórcą, złym archontem, no, a z drugiej strony Nowy Testament to jest to e, ten niosący światło Chrystus, Lu, Lucyfer w tym ujęciu, oczywiście nawiązujący również do jakich, takich mitów greckich i tak dalej. No widzimy, że te że podejścia są bar, bardzo sprzeczne, no i on, się tego typu, tego typu ideami, no to oczywiście był taki okres, tak jak wspominałem, schyłkowy. No i do czego to wszystkiego może doprowadzić? No właśnie na podstawie no widzimy bezpłonność tego typu, tego typu idei. no Tak jak wspominałem, w tej poezji Micińskiego faktycznie jest obserwowalne to piękno, między innymi wyraża piękno takich krajobrazów jak tutaj, no ale z drugiej strony ta dekadencja jasno pokazuje, po prostu Miciński sam daje znać, że to wszystko nie, nie, nie ma do, dobrego efektu. Przy, Przytoczmy jego wiersze, chociażby właśnie z najbardziej znanego Znanego dzieła, kompilacji poetyckiej, to znaczy z dziełem Roku Gwiazd, gdzie pisze na przykład wiersz pod tytułem Samobójca. Zresztą, no to wiadomo do czego, do czego to się odnosi, i tam mówi: biją w mączaszkę jak w dzwonku grzmoty, i krwawa ręka pisze mi przekleństwo. Ja los wybierając wybrałem szaleństwo, i raj opuściłem, i zeszłem w czarne groty. No czyli intuicyjnie on wyczuwa po prostu, że jego droga po prostu jest drogą przegraną. Czyli wiersza Lucifer, Lucifer który jest oczywiście takim najbardziej kanonicznym dziełem, dziełem znanym ze szkoły i tak dalej, gdzie tam, no tak samo. No jest taki bardzo pesymistyczny, fatalistyczny obraz, że e, jam ciemny jest pośród wikrów płomień Boży, lecący z dźwiękiem w dal, jak głuchy dzwon północy, jak w mrokach gór rozpalam płomień zorzy, gór właśnie, czyli to odniesienie tatrzańskie również, i skromnych bólów do mej niemocy, czyli jest ta dekadencka niemoc. No czyli niby takie e, żywotne źródła są czerpane z tych e, wschodnich kręgów, no ale z drugiej strony to wszystko skłania się do takiej oczywiście, oczywiście de dekadencji. Mieciński był przyjacielem Witkacego, oczywiście młodszego twórcy Stanisława, Izmacego Witkiewicza. No i to oczywiście u Witkacego jest obecność coś podobnego. Witkacy trochę, Miciński trochę inspirował tak Witkacego, jeśli chodzi o takie podejście do, do narodu i tak dalej. No ale u Witkacego jest coś, jest coś identycznego. To znaczy i ci twórcy mieli tą ideę piękna, no ale z drugiej strony nie potrafili wskreślić nic z tego, co by niosło jakiś taki żywotny... Żywotny, żywotny efekt. No i u kresu swojego życia Mieciński się zaangażował w, w konflikt Polaków z bolszewikami. To znaczy, no, że się po właściwej stronie, po stronie Polaków, którzy walczyli z tą nawałą. Oczywiście była to nie tylko nawała w takim sensie, w takim sensie politycznym, że Polska była zagrożona przez ten ZSRR. To już była takie symbolicznie cała ta nawała tych wszystkich nurtów, które zagrażają oczywiście naszej cywilizacji. Wtedy to był bolszewizm, ale bolszewizm oczywiście był czymś trochę innym niż obecnie. Dla, dla takiego Miecińskiego para. Paradoksalnie bolszewizm mógł być wtedy interesujący, bo bolszewizm wtedy wiązał się też z takimi awangardowymi nurtami w sztuce i pierwotnie właśnie państwo ZSRR również promowało takie awangardowe formy w sztuce. Widzimy, mimo wszystko Miczyński wybrał, wybrał takiego kresu życia dobrze, że, po, że połączył się tą, z tą stroną, która walczyła z tym, z tym bolszewizmem. No i chciałem tutaj właśnie powiedzieć, że. No Nie, możemy, nie można popracować do tej dekadencji, mimo że ta dekadencja niekiedy miała takie formy, że wiązała się z jakimś takim pięknem, no ale z drugiej strony ona jest bezpłodna w praktyce, bo były takie osoby jak Miciński, potem jego przyjaciel, przyjaciel Witkacy, no sami byli jeszcze wychowani w takiej cywilizacji zasadniczo klasycznej, no i tworzyli dzieła, jeśli chodzi o takie piękno, jeśli chodzi o ideę piękna, faktycznie w jakiś sposób dobre, no ale z drugiej strony oni już szerzyli tą dekadencję, która później zniszczyła klasyczne wychowanie. No i spójrzmy co robią ludzie już wychowani w, w tym takim świecie. Po postpiękna, gdzie nie ma tego prawdziwego piękna, gdzie są jakieś takie idee związane z postmodernizmem, czyli z tą epoką, którą przyniósł jakiś bolszewizm czy jakieś różne formy inne bolszewizmu, promowany m.in. przez... E, przez szkołę frankfurcką, oczywiście, które są niby w państwach kapitalistycznych, e, w liberalnych. No ale to jest jeden, jed, oczywiście jeden nurt. No widzimy, że to piękne jako tako jako, jako znika. No ale trzeba właśnie e, nawiązać do prawdziwej idei piękna i odrzucić te wątki, wątki dekadenckie. Oczywiście taki miś może być inspirujący m, jako tako, no ale istotą jest właśnie powrót do prawdziwego piękna i zażegnanie tym wszystkim nurtom, e, nurtom dekadenckim. Myślę, że jest taka nauka z tego wszystkiego, że m, Sięganie do nurtów dekadenckich nigdy nie będzie jakąś formą wyzwolenia, jeśli chodzi o, o formy w sztuce, i że powrót do prawdziwego piękna musi się wiązać jednak z powrotem do prawdziwych ideałów. Ideałów takich właśnie związanych też chociażby z klasycznym wychowaniem, które te w, to wszystko, co się działo w okresie młodej Polski w okresach późniejszych zostało, zostało zniszczone. Myślę, żeby Miciński czy Witkacy, gdyby zobaczyli pokłosie swoich de facto, de facto działań, to również by stanęli dużo mocniej po stronie właśnie mm, takiego klasycznego podejścia do życia, do wychowania e, itd. Całkiem abstrahując od tych poglądów Miecińskiego, no to trzeba przyznać, że jego literatura była dosyć e, prorocza, jeśli chodzi o dalszy rozwój form literackich. Przewidywała pewne formy, które w zachodniej literaturze pojawiły się dopiero później. E, ta powieść e, na temat Tatr, to znaczy Księga Tajemna, nie to ta Księga Tajemna Tatr, e, często zawiera takie rzeczy, które później w literaturze dopiero e, za około 26 lat się e, pojawiły pod e, pod nazwą Surrealizmu. U niego było to dosyć dobrze opisane, no, także polscy badacze często wykazują, że właśnie to było wręcz prekursorskie do e, innych dzieł. No zresztą podobnie było z dziełami kolegi Michińskiego, to znaczy Stanisława Ignacego m, Witka... Podobnie było zresztą z dziełami kolegi Miecińskiego, to znaczy z Witkacym. Tu jest jeszcze jedna taka ciekawa paralela związana z, z dziełami Miecińskiego, to znaczy kiedy spojrzymy na to, kiedy miały te wydarzenia wszystkie opisane w Księdze Tajemnej Teatr się odbyć, był to rok 1904. Jest to dosyć ważny rok, dlatego że w tym samym roku miała się, się dziać fabuła Ulisesa, Jamesa Joyce'a, takiej ważnej, Powieści, która powstała właśnie w podobnym okresie, no i opisywała niby taką przemianę, która zachodziła, ale ze strony właśnie takiego, takiego patrzenia na to z wydarzeń, które się miały dziać niby w Irlandii. Tam też były takie odniesienia okultystyczne, kończyło się to wszystko takim rytuałem, w którym też brały osoby powiązane z masonerią i tak dalej. No i tym przełomowym rokiem, właśnie opisanym w tej książce, również był rok 1904. W roku 1904 również Alister, Królej miał objawienie, objawiał w Egipcie, mu się objawiło niby jakieś bóstwo, przynajmniej tak to wynika oczywiście z jego opisu, które mu zdradziło, że ten okres będzie przełomowy i że następuje tam era wodnika. No czyli widzimy, że te wszystkie rzekome pogańskie proroctwa dotyczą jakby konkretnego roku i to także Mieciński się wpisuje w tą, nazwijmy to, nazwijmy to tradycję. W każdym razie z jakiegoś powodu akurat pojawił się w, w wszystkich tych dziełach ten sam rok. Ci twórcy mogli się nie znać e, do końca, ale jednak to wszystko się pojawiło. Z jednej strony właśnie z odniesieniem jakimś takim e, do, e, do takiego pogaństwa słowiańskiego, jak to miało miejsce u Micińskiego, Z drugiej strony do jakichś odniesień takich masońsko ale również celtyckich e, u Jamesa Joyce'a w Ulissesie. No, no z trzeciej oczywiście dalej stara Crowley'a, który również pochodził z Irlandii, no, ale nawiązywał e, tam do również magii egipskiej. No i oczywiście wszystko się wydarzyło w Egipcie, jeśli chodzi o to jego rzekomo objawienie. no W każdym razie bardzo ciekawe, ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o, o tą datę. Bardzo ciekawym aspektem książki Księga Tajemna Teatr jest to, że pojawia się w niej postać jakiegoś szeptyckiego. Jest to duchowny greko-katolicki wzorowany na postaci historycznej, to znaczy tym samym szeptyckim, który później, w późniejszym okresie wspierał Ounupa. Upa. Jest to ciekawe w kontekście tego, że Miciński oczywiście odnosił się do tej gnozy i do tego typu spraw, do takich spraw też związanych z masonerią, a ja wykazuję w innych swoich odcinkach, że istniały pewne związki pomiędzy masonerią, a ruchem ukraińskiego nacjonalizmu. I być może to, że Miciński przedstawia w sposób pozytywny taką postać jak Szeptycki, Szeptycki, który wiadomo co później e, robił, to być może pryzmatem do zrozumienia tego są właśnie te odniesienia masońskie. Ale sam tutaj muszę jeszcze tą sytuację dokładnie przebadać, także jest to być może materiał na inne odcinki. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że materiał, materiał był interesujący. Zachęcam oczywiście wszystkich do tego, żeby zasubskrybować kanał. No i że warto też zajrzeć w nasze tatry i zobaczyć, jak bardzo interesujące rzeczy, rzeczy są w Polsce. Przyjeżdżają tu nawet turyści z Dubaju, jak dowiedzieliśmy się od, e, od właściciela miejsca, w którym, e, w którym nocujemy. Także widzimy z całego świata, ludzie przybywają, żeby zobaczyć to miejsce. I nic dziwnego, że to było również inspirujące dla takich osób jak Miciński, którzy tworzyli e, poezję w okresie młodej Polski. Dziękuję.